przyjechaliśmy ze szkoły muzycznej w Kowalewie, żeby zaprezentować dwa instrumenty. Dzisiaj dwa, wiolonczela i fortepian w postaci elektrycznej, bo fortepianu niestety nie mogliśmy wziąć, bo jest za wielki. I może kilka słów o fortepianie? Kilka słów takich, że po prostu zawsze grasz na cudzym instrumencie, ale to jest o tyle fajny instrument, ja już to udowadniałem przy poprzednich spotkaniach, że nie trzeba umieć wydobywać dźwięku z fortepianu, żeby on się odezwał, taka ciekawostka. I przyjechaliśmy opowiedzieć o tym, czym się zajmujemy, jak uczymy i jaka to jest fascynująca i korzystna przygoda. I w ogóle o co chodzi w byciu uczniem naszej szkoły, jak wygląda cykl kształcenia i czego możecie się po prostu u nas dowiedzieć. Obalamy wszelkie mity tak. I mówimy jak jest. Dokładnie. A jest fajnie. Jak do tej pory nikt się nie skarżył. Szkoła istnieje już samodzielnie od 2 lat, od 3, a jako filia no to już prawie 10 lat. Wysłuchacie? Pani mówi, proszę. Potem będziemy was pytać też, także spokojnie, będziecie mieli szansę się odezwać i przekazać. Także pierwsze pytanie, kto lubi w ogóle słuchać muzyki? Ręka do góry. Ja. No to już się dobrze. A jakiej muzyki słuchacie? Klasycznie. A ktoś słucha z radia? Albo kto słucha z YouTube'a? Ja. No. Ja. A Spotify, czyli wiecie, że świata bez muzyki po prostu nie może być, tak? Bo muzyka towarzyszy nam wszędzie. Dokładnie. Bo mamy muzykę, która jest muzyką na przykład użytkową, na weselu, tak? Mamy muzykę w kościele, mamy muzykę w szkole, przy którą się budujemy. W każdej gierce, w którą gracie. Dokładnie. Wyobraźcie sobie teraz, że tego nie ma, że nasz świat to jest świat ciszy. No nie da się. Wyobraźcie sobie, że taka potrzeba jest w człowieku już od najdawniejszych czasów, tak? Możemy sobie wyobrazić nawet czasy prehistoryczne, bo stamtąd pochodzą najwcześniejsze jakieś przykłady tego, że ta muzyka już była, że w człowieku zawsze była taka potrzeba i mimo, że ludzie w dawnych czasach nie mieli instrumentów takich super ekstra, to robili sobie sami te instrumenty. Robili sobie instrumenty z muszli, z jakichś rurek, z patyczków po prostu po to, żeby wyrazić się, tak? Bo muzyka też służy do tego, żeby coś wyrazić. Wyrazić swoje emocje, swoją radość, swój smutek. Także muzyka to jest taki bardzo uniwersalny język, którego jak się nauczycie, to bardzo łatwo można się nim posługiwać praktycznie na całym świecie, bo każdy rozumie muzyczny język. Mam kilka rodzajów muzyki, będzie na przykład muzyka filmowa, przykład muzyki wesołej, muzyki smutnej. Będziemy was zaraz pytać o to, czy będziecie mogli rozpoznawać. Teraz jeszcze tylko takie pytanie, czy wiecie, jakie w ogóle mamy rodzaje muzyki? Gdzie możemy tą muzykę zmontować? Proszę, jaka jest muzyka? Koreański pop. A tutaj, jaka jeszcze jest muzyka? Disco polo. Też jest disco polo. To taka trochę jak muzyka ludowa, tylko taka bardzo współczesna. Tak, podprogę. Jaka jeszcze może być muzyka? Muzyka disco, pewnie. I może też być muzyka filmowa. I my dla was teraz z panem Kubą zagramy dwa utwory. Zobaczymy, czy rozpoznacie pierwszy film. Z jakiego filmu pochodzi? Tak. Gramy thank you.
pamiętacie, czyli też trochę taka muzyka popularna. A teraz drugi utwór z muzyki filmowej. Nie każdy może go pamiętać, bo to jest w sumie bajka z moich czasów, jak ja ale była całkiem niedawno. I drugi Dzień Świąt też był w telewizji. Na przykład była... Nie będzie Kevina. Słuchajcie, zobaczymy, czy to rozpoznacie. Zdrowy obraz był, zasilony mi podnaczony. Tyle mogę wam odpowiedzieć. A później? Później opowiadamy. Nie, tak się nie bawię. Najpierw granie, potem gra. Na przykład smutni, posłuchamy sobie utworu, który poprawia nasz nastrój, czyli sprawia, że jesteśmy bardziej szczęśliwi i robi się nam lepiej na duszy. Czyli muzyka to jest trochę taki jakby lek też, tak, na nasze czasy. I tak jak już powiedzieliście, muzyka może być albo uspokajająca, albo pobudzająca i poprawiająca w dobry nastrój. Teraz będą dwa utwory i będzie do zgadnięcia. Jeden będzie wesoły, drugi będzie smutny. Jeden będzie szybki, drugi będzie wolny. Który będzie pierwszy? Galo. Od niego on już raczej. I słuchajcie, co dalej mogło się stać?
bardzo charakterystyczny taniec, o którym wam chętnie opowiemy nie dzisiaj, pozostawimy na swoją ciekawość, albo panie wam dowiedzą, co to jest kanka. A teraz też jesteśmy nadal we Francji i słuchajcie dalej, o czym mamy wam do zagania. Bardzo proszę, uwaga, bądźmy dowodem na to, że muzyka jednak łagodzi do rodzaju. Nieznośne młodsze rodzice. Uwaga, 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 pan zdradza mam w sekrecie, jak sobie z tym poradzi. Dzieci do szkoły muzycznej, też uczniowie gitary, trzeba czasami powtórzyć to razy, tylko razy, tak jak pierwsza prawie. Na przykład 20 razy dzień dobry. Mój uczeń ma taki sposób do swojego młodszego brata, który po tym nie on ćwiczy właśnie tego rodzaju. Więc może to też jest powiek. Ale gdyby chciało usnąć, to ja zapraszam chętnie tutaj po playlistę u Poru Kusykera. Uwaga, teraz oddaję głos na Kiewie. Dobra, i idziemy jeszcze dalej w naszą tak. Teraz takie pytanie do was. Czy muzyką można coś namalować? A co można muzyką namalować? Muzyka. To jest tak totalnie fizycznie graficzny zapis muzyki, słyszycie. Ale czy muzyka może na przykład odmalować nam jakiś krajobraz na drugi? Tak? Co możemy usłyszeć na przykład w muzyce? Jakieś pomysły? Tak. Możemy usłyszeć akcenta. Czy możemy na przykład usłyszeć wodospad? Zaraz chyba wciśnięciu i usłyszycie jak muzykę, w jaki sposób odmalowana będzie natura w postaci wodospadu. Igor, proszę tutaj do mnie, w tej chwili. Teraz. Okay. Igor, idź do pani, a ja gram pod uwagę. Uwaga. Słuchamy. Thank you.
Że muzyka jest też niesamowitym narzędziem do ukazywania różnych rzeczy, które nas otaczają. Teraz razem z panem Kubą zagramy nawet utwory, które będą obrazowały z tą coś, co jest szybkie i bardzo takie miarowiste. I coś, co też jest wolne, bardziej takie połączone i związane z wyobraźnią. Tak? Które wpada właśnie nam do pokoju i na przykład rozświetla zabawki na łóżku, tak? Albo siedzimy pod niej i patrujemy się właśnie. Także muzyka też służy do zatrzymywania chwili, do opisywania rzeczy, nie do opisania słowa. To jest bardzo fajne. No dobrze, to teraz takie pytanie, do czego współcześnie w ogóle nam potrzebna muzyka? Czy w ogóle potrzebujemy muzyki? Nie potrzebujemy muzyki, kto to powiedział? Już na początku sobie powiedzieliśmy, czy wyobrażacie sobie wesele bez muzyki? Czy tańczą w ciszy? Część tak, część tak. A czy wyobrażacie sobie dyskotekę bez muzyki? Nie. To chyba jak ktoś nie lubi tańczyć. Uwaga, uwaga, nie ma telefonu. Także mimo tego, że żyjemy 200 czy 300 lat do przodu w stosunku do ludzi, którzy napisali te utwory i była to dla nich muzyka użytkowa, czyli taka muzyka, jak my słuchamy w radiu, oni do części z tych utworów czyli właśnie brali śluby, robili chrzciny i inne rzeczy, to jakby cały pomysł, idea tej muzyki się nie zdewaluowała i cały czas jest nam potrzebna. Bo mówię, wyobraźcie sobie, że macie gierki, komórki i inne rzeczy i nie ma tam muzyki.
harfa i czy jest to przyjemne? No raczej nie. I zagramy dla was teraz dwa utwory. Gabota i Kołysankę. To są właśnie przykłady utworów z dawnych lat. Do pierwszego się tańczyło, robiło imprezy, a drugi służył do zasypiania. Kolegów, czy warto, czy jest fajnie, co oni już potrafią, gdzie nie byli, gdzie nie zagrali, bo jest to naprawdę niesamowita przygoda. Słuchajcie, na fortepianie tak jak już mówiłem, żeby to udowodnić, że nie trzeba umieć grać, żeby ten instrument wydobył z siebie dźwięk. Jeżeli jest na przykład ewidentnych, tam samo zadęcie jest, mam wszystko zapisze. Chodź. Zapraszam. No to ważne, że ja znalazłem.
taką supermoc na wejście, tak? I już powoli na zakończenie przygotowaliśmy dla Was z Panem Jakubem zagadki muzyczne. Będziemy mieli ukryte zwierzęta. Teraz nic nie podpowiadamy, jakie zwierzęta i tak dalej. Puśćcie wodę fantazji i zobaczymy, czy zgadniecie. Pierwsze, powiedzmy, że zwierzę. Kto uważa, że mucha ręka dobry? Super. A kto uważa, że smok czy słoń? Komar. Komar, mucha to prawie to samo, także super. Super zgadliście. To było łatwe. Teraz trochę trudniejsze. Thank you.
takiego odłamu muzyki nie do końca popularnej, ale też wykorzystywanej w filmach, często granej na przykład w jakichś knajpach, tam z ludzi. Posłuchajcie. Możecie klaskać, ale jak ja uderzam tutaj, to nie. Ile dźwięków słyszycie i czy jesteście w stanie wydupać to, co pokaże nam życie, na przykład. Także egzamin wcale nie jest trudny. Kto ma chęć i odwagę, zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Chociażby dla sprawdzenia. Dokładnie. Do zobaczenia. Dziękuję. A mówiła do was Ewa Witczak, wiolonczelistka ze Szkoły Muzycznej w Kowalewie Pomorskim. A towarzyszył jej Jakub Gajdecki. Pianista, również z naszej Szkoły Muzycznej.